shit, Marines! Let's get them! Wszystko jasne. Dzień dobry, cześć i czołem. Boom, headshot kutasem nabitym kwasem. Witam was bardzo serdecznie w środowisku nowej gry, której najbliżej Mordorowi, dosłownie. A przed wami pierwszy odcinek nowego cyklu gameplayów na moim kanale w ramach Roy Playing Games, czyli Władca Pierścieni, Bitwa o Północ. Witam was bardzo serdecznie. Dlaczego ta gra? Co się dzieje? Dlaczego do niej wróciłem? Ta gra miała premierę bodajże 4 listopada, czyli niedługo przed Skyrimem. Dlatego no, wygrał mocniejszy, lepszy, może gra z mocniejszym marketingiem. Kto wie, wracamy bądź co bądź do rozkosznego skikuniania po lesie perlaznów. Będę skikuniał. Patrz, las! Strasznie lubię tym denerwować. Więc... Tak, wybrałem sobie tutaj gościa, który jest strażnikiem. W ogóle gra rozbudowuje historię w ogóle przedstawioną w trylogii Tolkiena o wydarzenia troszeczkę z boku, prezentując pewne bardzo ważne kwestie z perspektywy tutaj trójki śmiałków, które charakteryzują odmienne style walki, uzbrojenia, umiejętności. Dlaczego akurat wybrałem tą postać? Z kilku powodów. Tutaj pysznie zapowiadający się system rozwoju postaci. Pójdę oczywiście w dual wielding i pobawię się łukiem. Niewykluczone, że w ramach Rock and Rojo z rokiem pobawimy się tą grę, albowiem podobno ta gra cechuje się, cieszy się bardzo fajnym koopem. Także Rok na pewno zagra z walistym, małym drwalem krasnoludem. Patrzcie, jakże pysznie adekwatnie. Okej, gra zapowiada się na liniową przygodę, co nie zmienia faktu, że na szpikowaną wybornym kontentem. Bo grałem w tą grę kiedyś. I z tego co pamiętam, wyborne są finishery. Uniki. Tak, magia liczy statystyk, cyferek. Mordor, dosłownie Mordor. Fuck yeah. Efekty dźwiękowe. Grafika może nie miażdży dupy, ale jest sympatyczna, klimatyczna, artystyczna, plastyczna. Pytam, czym tu się montowało to zwolnione tempo. Okej, mamy cios. Słabszy, silny, wolniejszy, miły, sympatyczny, standard. I przechodzimy do... Bardzo fajnie można łączyć ataki w różne sekwencje. Servants of the enemy, beware! Oh yes. Bardzo fajnie to wygląda. O, chaos. Wiadomo, jeśli chodzi o okno ekwipunku, tutaj bez rewelacji, standardowo, domyślnie, intuicyjnie, bardzo sobie coś takiego cenię. Tym bardziej, że dla miłośników, wiadomo, Tolkiena to jest jedna z pierwszych gier, która jest pełnoprawnym RPG-iem. Nie mówię tutaj o MMO, LOTRO oczywiście. Inne były takie pseudo, były elementy RPG. To jest taki pełnoprawny no, RPG akcji. Taki action RPG, trochę hack and slash. Tak jak mówię, grałem w to wcześniej, ale nie znalazłem po prostu na to czasu. O, znajdźki, bajery, exploring, to lubię. O, tej łucznicy. Yeah! Fuck yeah! O, tak! Nigdy nie byłem tak blisko Mordoru. Eliksir zdrowia. Towarzysze też mogą nas podnosić. Gdy pojawia się żółty znacznik, w tym momencie zadajemy obrażenia krytyczne. No, ładuj! Ładuj krytykala! Ładuj niekrytego! A garda, tak? Trzeba przełamać.
Fuck! O, jak wybornie ociekam krwią! Bardzo fajnie się walczy, fajnie wchodzą ciosy, jest feeling, jest dobry feeling. O, fucking hell! Oh yes! Finisher! Rolka myszy, przekładamy się na broń dystansową, każda postać posiada swój własny tryb. Trwal ma kuszę, ja mam łuk. Pizdusia ma jakiś tam pewnie czar czy coś. Także pójdę tutaj oczywiście w rozszczepiony. Przybliżenie, drugi headshot! Bardzo fajny motyw, że pociski zostają w ciele oponenta. Taka tego Mordoru dzisiaj puenta! Tak, 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 ciśniemy. Oh yes! Oh yeah, okej. Okay. Skyrim się skończył, Amalur się zmęczył. Pora na nowy Mordor. Idealna poczekajka przed głośnymi premierami maja. Diablo 3, czerwca, Max Payne. I do dzisiaj niewielkiej, niewiadomej Guild Wars 2. O, ciężki oponent, jakiś pancernik. Tak, przełamanie gardy. Zadajemy. Dobra, ten padł. Ja chcę finisher, ja chcę non-stopper finisher. Tak, tak, wszędzie wiucha, lucha. A, jeszcze nie mam zbyt wielu umiejętności, ale wiadomo, powolutku kończy się święty rów! Tak, yeah! Call of Duty, Modern Warfare 3 i Mass Effect. Pora na nowego króla. A, tak, ociekam, ociekam. Bardzo fajnie, to jest to, o tym mówię. Tego się kurwa Risen powinien uczyć, żeby kupić gracza od razu, tak, jeb! Chcę grać, chcesz grać, chcę! Chcesz więcej? Chcę więcej! Krew! Te sprawy, jest super. I o to chodzi. Z tego, co zdążyłem wykminić, każda postać cechuje się innym sposobem odnajdywania sekretów ukrytych lokacji. O, tak, ludzik, weź wszystko! Tak, jeszcze nie mam ale pobawmy się. Tak, pobawimy tak. Od razu jedziemy tutaj. Potwierdź, tak, zachowaj. 34. A, to jest założony. Dobra. I tu będzie można pewnie wmontować tarczę! Tak, nie inaczej. Eliksir. Wszystko. Ważny punkt. O, z Mass Effecta. Czyli tam pewnie będziemy musieli się udać, ale zanim to nastąpi, pobawmy się jeszcze w lód. Od razu odczuwalnie szybsze ataki, wiadomo. Tam był dwuręczny, to jest jednoręczny. Ale na dwa ostrza będziemy miotać pysznie. Fajnie, że trzeba podnosić automatyczne zbieractwo. Efekty dźwiękowe bardzo fajne. A wiecie, jak trudno, jeśli chodzi o grę RPG, mnie tutaj oczarować. Dobra. Coś tam wzięliśmy. Czy to jest lepsze? Nie jest lepsze. Dobra, jeszcze nie możemy. Dobrze. Przejdź! Oh yeah. Dyn-dyn-dyn-dyn. Fajnie, fajnie. Właśnie to lubię. Mogę być żołnierzem, który jest szybkim dual liderowcem. Jeszcze napierdala z łuku. Ustwiam. O tak, młot, ochrona, myśliwego bruku. Tak. Tak, na bieżąco, co się będziemy. Lepszy, lepszy, tak. Czyli dynamiczne, automatyczne porównywanie osprzętowania. Bardzo sobie coś takiego cenię. O! Czyli jesteśmy w stanie w ten sposób szukać znajdziek. Sprawdźmy, zbadaj.
Looks like another ranger has hidden some supplies here. O, proszę bardzo. To lubię. Weź wszystko, buciory. Tak, etap zero, o którym pisałem ostatnio w felietonie. Od zera do bohatera, etap zera. Jest pyszny? Lepsze! Tak! O, yeah, powolutku, powolutku. Dobrze. Czy niczego nie pominąłem? Chyba nie. Chyba jest okej. Okay. Dobra. To zmierzamy w stronę ważnego punktu. Oh yeah. Jeszcze trochę walki przed końcem. Co się będziemy? Pysznie mi się z wami gra jak zawsze. Oh, oh yeah. Mordorze przebywa. Ja! O ku! Fuck! Oh. Solid! Not solid! Okej. Okay. Jest fajnie. Szczególnie właśnie w miasteczku Bri. Bardzo fajne były te efekty deszczu ociekających strugów wody po kamieniach. Strasznie mi się właśnie to podobało. O, już rozpierdol? No to jedziemy. Oh, yes! Yes! Kurwa! Quick kill! Magia quick killa! Rozpierdol finisher, jak ja to kocham! A ta częstotliwość jest większa niż to było w Skyrimie. Fajnie! Bardzo fajna gierka! Oh, yeah! Okej, okay, możemy przejść tam, ale gdy będę... A nie będę mógł. Dobra! Nie, dobra, gramy dalej, co się będziemy. O, nadciąga rozpierdul! Tarcza gnoje! O, tam, nie wiedzą. O, znajdź, ja żem se porę wybrał. Rojo, napierdala, a nie pierdoły. Tak. Próbujny czar? Au! Jest! Szmata! Woohoo! Tak, fajnie! Au! So yo! O tak! Krytyk! Tak, fajnie, trwalna pierdala. Jep, 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 jep. Fuck yeah. Boom, headshot. Boom, headshot. Too many, boom, headshot. Boom, headshot. Oh, yeah. Wyczo. Oh, yes, more. Jak sobie radzisz, wierny drwalu? A! Tak, tak, tak! Bloodbath! To zajebista perla, prawda? Oh. Yes! Oh, oh, more. Napierdalamy łuczników. A, leżący pewnie można jeszcze lepiej dobijać. Może się uda. Oh, oh, yo. Ah. A, o, cały ociekam, krew jest wszędzie. It's fucking everywhere. A. Dobra. Dobra, ładnie. Yes. Dobra. A, tak. Zajebiście, zajebiście.
Ooooo! Nie mogę wejść! Dobra. Oh, thank you. Dobra. O Boże, ile ich tu jest! Okej. Okay. O, jak z Mass Effecta! Fajnie, zgranie, integracja, zrozumienie, wsparcie! Cross-profession combos! Tak! Gin śmieciu! O, ale dostał! Fajny efekt run, wybornie! Krytyczne. Tyle satysfakcji. Tak, może się uda? Nie udało się. O, jest! Odjebałem mu nogę! Kochani, dziękuję wam serdecznie. Wybornie mi się to będzie grało, jeszcze lepiej specjalnie dla was nagrywało, kochani. Fuck yeah! Mordorze, przybywam! Yeah! This is it, Marines! Let's get 'em!